pozostaje jedynie kandydat numer 3. Jerzy Nazimek, czas dla pana. Chciałem tylko poinformować, że nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że 5 listopada są wybory. Więc informuję, że 5 listopada są wybory. Już dotarło? Do elektoratu? Dotarło? Wieta już? Wieta, tak? No, a 6 jestem waszym prezydentem. I od razu chcę powiedzieć, że niestety łapię wszystko mocno za mordę. Takie są niestety, no, wolny rynek. Zresztą mi tak nie ma to większego wyboru. Panie, tych osiołomów jest co niemiara. Jeden tylko normalny. Zresztą tak, nawiasem mówiąc, ja już mówię, ja tu nie będę prowadził kampanii prezydenckiej, bo ani to czas, ani miejsca, ani w ogóle wy mnie nie interesuje tak kompletnie jako elektorat, bo jak i tak, jak patrzę na was, to mi się białko w oczach ścina zresztą. Panie, ja se sam to wygram. I to jeszcze nawet przed pierwszą turą się może zdarzyć. I bez waszych głosów rachitycznych, wy kaszlaki. Po prostu jest sprawa tego rodzaju, myślę, co ja będę mówił. Jako mówię tak, jako, no taki, że tak powiem, socjologicznie nawet. Ja mówię tak, no gdyby tak przykładowo dzisiaj, nie przykładowo dzisiaj. Mówię przykładowo dzisiaj. Gdyby tu stała przykładowo urna. To tak przykładowo, no tak przez ciekawość, no. A na kogo wy byście tak dzisiaj zagłosowali? To tak przez ciekawość. Przez ciekawość. No tak przykładowo na kogo? Nie mówię o tych głąbach, bo oni się nie liczą. To jest klasa C. Muszą jakieś na tło służyć. Tak. Więc no tak, przy ciekawość to, na którego byście zagłosowali? Może to powiedzieć, ja wam nic nie zrobię. No, dziękuję ty wazeliniarzu. Powiedziałem, że nie poczuły jej koniec. Z kremem ode mnie z daleka. Się pytam z tych, co dostały, co się pozgłaszały, te co w tych po gazetach mają te rankingi. Jak nazwisko? Na kogo, przepraszam, bo nie słyszałem, no. Wałęsa? Wstań się, pokaż ludziom, człowieku, wstań się, pokaż ludziom! Niech cię zobęczą! Wstań! Dobrze, żeby cię prąd kopnął, ty. Żeby cię prąd kopnął i żebyś doznał oświecenia, ty. Ja tego śrubokręta osobiście sam przekręcę, kochany, żebyś wiedział. Skończyłem z tym kandydatem, reelektem. No ale ja się pytam, na kogo będziecie głosowali? Co? Na którego? Co? Sformułuj, kochany! Proszę? Pawlak? Żeby chociaż był w takiej pięknej wsi jak moja. Ludzie, ja jechałem do tego człowieka. Ja jechałem, się jedzie taką dróżką, kolejnami. Nagle się kolejny urywają, przy jego chałupie stoi wielka tablica, że koniec drogi. I się wróble zabijają, bo nie mają gdzie zakręcić. Wielki przywódca ludowy, lider chłopów, a panie jak był na Polagra 95 teraz, poznali. Byliśmy razem na jednej wystawie. To panie doszło do tego, żeby przed ludowym przywódcą, żeby trzoda chlewna w dwuszeregu nie stanęła. To ja przepraszam bardzo. A ja wszedłem do pokazowej obory. Wszedłem. Tylko powiedziałem, uwaga, krowy wchodzę. Bo one mnie po głosie poznały. Się drzwi roztwarły, jak mnie zobaczyły, no to co było. To mi wszystkie tak. Cyckami salutowały, tak. Skończyłem z tym kandydatem. No, ja się pytam, na kogo będzie tak głosowali, no. Może to powiedzieć. Jak ja przepraszam? Pieczak? Komediantka jaka się tam odezwała? Pieczaka się zachciewa?
5 lat kabaretonu? Chce, żeby naród ze śmiechu umarł tutaj w tym kraju? Chociaż powiem, nie, cholera. Bo nie, trochę mnie tam w miękkie teraz kopnęła ta kobieta. Nie, trochę miękkie dostałem, bo uważam, że jej pieczak to... Nie wiecie, nie wie, pan. Nie, mówię poważnie, wiecie, że ja go brałem pod uwagę. I on by te wybory wygrał. I teraz mówię to, panie, Pieczak by te wybory wygrał. Tylko w innym terminie. Dla niego to trochę jest za szybko. Za szybko, panie, to przyleciało. Ludzie jeszcze go tak od tej strony nie poznali. Jakby wybory były, na przykład, mówię, na Wielkanoc, najlepiej na Wielkanoc. Na Wielkanoc, jak są wybory, Wielka Sobota, Wielki Piątek, Pieczak to wygrywa. Taka jest prawda. Na Wielkanoc Pieczak wygrywa, bo ludzie będą głosowali dla jaj. To na kogo będzie tak głosowali? Kurwa, tyś, ścilu jeden ty. Bo nie widziałeś tego, co ja widziałem. Niewyrośnięty. Panie, jak facet nie może w ręce utrzymać kierownicy dziecinnego rowerka, jak na mordę z BMX-a poleciał? Ja swojemu dziecku rowerek porżnąłem. Powiedziałem do domu, nie będziesz mi przychodził z rowerkiem na plecach. Skończyłem z tym kandydatem. No i się pytam, czy będziecie na kogoś głosowali, czy w końcu nie. O, ten się na lepera odzywa. Lepera to ja miażdżę jedną nogą. Jak proszę? Kwaśniewski, tak? Tutaj widziałem, sporo nawet powiedziała po tym Kwaśniewskim. A tak dajcie ręce do góry, tak ja wam nic nie zrobię. A które za Kwaśniewski? Które? No, które? Podniesie tate łapy, czy nie? Się pytam, które? Paciak zamurowało, cholery. Się wystraszyły. Kwaśniewski, tak? Więc mówię do was, wy, propozycjoniści. Żebyś tam w domu czerwonkę dostali, cholery ciężkie, wy. I różyczkę jeszcze. W tym kolorze. Skończyłem. No ma za jeszcze kogoś, bo to widzę, ja coś widzę, że oj. Cieniutko z wami, jak Kaczyński, jak Natak Kaczyński, tak? Ja też rozważam tę kandydaturę, tylko niestety no, nie przejdzie do pierwszej tury i po prostu za tydzień się okaże, że w ogóle będzie wypisany z listy. Po prostu, bo jest ordynacja wyborcza, jednak obowiązuje wszystkich, ja myślę bez wyjątku. Ordynacja obowiązuje wszystkich, a w ordynacji jest zapisany punkt, że kandydat musi mieć powyżej 1,35 m. Nie może tak być, że przyjedzie Kol, czy Clinton, czy jakiś inny i poda mu rękę i garba dostanie. A potem płaci odszkodowanie w markach, czy tam w innych funtach. Dobry kandydat, ale... Tak. Podwójnie malutki, proszę. Kto powiedział Wals? A jak drugie nazwisko? Gronkowcu złocisty, kochany, co? Wals się śni po notach, tak? Wals. Ja zrobiłem badania socjologiczne po tych pentorach na dorosłej próbie 964 tam dorosłej publiczności. I wyszło mnie w tych pentorach, że jeżeli wygra Walc, naród idzie w tango. Czy ma to jeszcze któregoś? Czy ma to jeszcze w ogóle któregoś? Czy w ogóle my rozmawiamy poważnie? Krysia. No tak, Krysia. Zieliński, taki niedorzecznik jak ty. Się zastanów, człowieku, co mówisz tam. Będziemy ruszali tych młodych, prężnych. Ja wam powiem, ja tu mogę stać, a Korwin to, niech za Korwinem. Korwin. Bardzo przyjemny człowiek. Gidyja pieruńska. Liberał z Józefowa. Łazią z tym drugim, panie, nierozłączne papuszki cholerne. Korwin, a ten drugi się nazywa Mikę, o. Zawsze wszędzie dwóch słyszę, że są. Bez dwóch, panie. Ja mu już tam powiedziałem, ja to powiem teraz, to mogę powtórzyć, że ja mu powiedziałem w oczy. On tę muchę co nosi, to może mi na moich oczach zjeść mi nabzykać. Ja wam powiem szczerze, możemy tu rozmawiać do nocy. I tak wszystkie drogi prowadzą do mnie. Taka jest prawda. I wam powiem od razu już, na spokojnie, jak już wygrałem, że tak się zastanawiam i zrobię swoją żonę
pierwszą damą. Nie, chociaż pierwszą to może nie, pierwszą nie, ze trzecią. No bo ktoś musi w polu robić, nie, bo to... Och, panie, jakieś to jest, gdzie wszystko napalone na robotę. To. Ludzie, jak ona jest za ziemią, ta kobieta, jak ona jest... Ja jej tłumaczę, mówię, po co ci więcej ziemi? Mówię, masz 140 hektarów. Patrz, ledwo to obrabiasz, na mordę lecisz, widzisz wieczorem, łeb poobijany, tak ci boki zapadły, że żebrami tapetę zrywasz. Ja mówię, po co ci więcej ziemi? Ale nie przetłumaczysz, nie przetłumaczysz. Panie, takie jeszcze nie przetłumaczysz. Normalnie w nocy wstaje, bierze taczkę, taczkami ziemię z innych pól na nasze przywozi. Ja już pół metra wyżej leżę od innych gospodarzy. Panie, a jak wstałem raz po południu, zawsze wstaję południe, bo w końcu muszę się kiedyś wyspać i wypocząć jakś. Się kładę, panie, o zmierzchu to. I tak jak stałem, mówię, jeszcze bym sobie nawet poleżał, bo nie wiem, czy wypocząłem, bo spałem, jak człowiek śpi, to głupi jest. I jeszcze bym sobie poleżał, wypoczął, ale coś czułem, że mi się powietrze w izbie skończyło, nie? Mówię, lepiej wyjść, niż się udusić. I że wyszłem tego, nie, się tak rozprostowałem i tak zostałem. Ja patrzę na końcu horyzontu, ktoś mi w szkodę wchodzi na moim polu. Mówię, chamstwa nie dopuszczę i złodziejstwa. Zresztą ja mam to w swoim programie wyborczym. Ręce będę ucinał. I panie, ja widzę tego łobuza. Ja mówię, wziąłem widło, jak cholerę zorwę. To panie widłami przybije, będzie tak długo leżał, dopóki z tego, panie, styliska liście nie puszczą. A długo będzie leżał, bo to jest dębina taka jeszcze wyślizgana. A go dorwę, pieruna, ja go dorwę, panie, bo jestem w nerwach taki szybki, że jak biegniemy razem z zającem, to zając stoi. I mówię, już chciałem leczyć. Ja nie wiem, czy coś mnie oświeciło, czy coś. Coś mnie dotknęło, czy coś mnie, nie wiem, spłynęło coś na mnie. Może spłynęło, bo stałem pod rynną, ale... Wiecie co, pamięć mi wróciła, czy oko mi się wyostrzyło. Ja patrzę, przecież nagle, przecież mówię, to nikt mi w szkody nie wchodzi. Przecież to moja kochana mróweczka. Moja pszczółka tam co od 6 rano łoże. Nikt biedactwu nie pomoże, jakoś... Ja, panie, ja tak się rozczuliłem. Na co mam, Boże? Mówię, jak tak można? Mówię, przecież ludzie, jak ja bym poleciał z tymi widłami, jak ja bym ją rębnął, to by te widły jeszcze zakwitły. Ja mówię, nie mogę tak kobiety same zostawić. W końcu to jeszcze istota żywa, czująca, nie? Czująca. Ja bardzo za ekologią jestem. Moje przepadam formalnie. To kiwnąłem ręką na te męskie ambicje i mówię tak. Zysia! No, tak długo będzie zasiedzieć, kombinować, ja tak będę mordę godzinę dar. No kobiety, no niech się jakaś rozedrze, no. To zobaczymy, jak się skończyło. Będę się dar. Uwaga. Zysia! Czy tam co, ty wieśniaczko? Do prezydenta mówisz. Słuchaj, Zosia, ja już lepiej czuję, bo się wyspałem i wstałem. A teraz idę. Idę i jeszcze się trochę położę. Dziękuję bardzo.